Ostatnią płytę wyjął spod igły, gipki, dysk, jockey, skończył się krzyk. A do stolika tej brzydkiej kryśki znów się niestety nie dosiadł nikt. Trzeba zapłacić za kolę, kawę i iść do domu samotnie spać. Trzy paczki karo spaliła prawie, więc w gardle sucho i straszny kac. Nie zatańczyła znów ni kawałka, choć przecież tańczyć umie, że hej. Więc w jej dziewczęcym sercu coś zalka. O mój niewdzięczny losie ty, hej. No a przyczyna jakżeż banalna i Kryśka o tym dokładnie wie, że no niestety nie jest zbyt ładna, lecz za to zgrabna też jakby nie. Przyjdzie do domu, spojrzy w lusterko i tak się skrzywi jak ranny ryś. A potem książka, łóżeczko i pół na jawie, pół we śnie myśl. Chłop, żeby jaki, wcale nie piękny, bandyta, oszust, pijak, złodziej, wszystko jedno jakiś zły. By się skończyły dziewczęce męki. Niech by katował, niech by i bił, niech by ją porwał całą zemdlałą, niech by przycisnął do grubych ust i tam ją wywiózł, gdzie chłopy mają nieeuropejski zupełnie gust. Ech, przeżyć wreszcie ten piękny wieczór, kiedy się zjawia bajkowy czort i jej wyznaje w swoim narzeczu: do you, mój darling, wsiadaj do Ford. To są historie porno brutalne, co krew ścinają i jeżą włos. Piszą je kryśki miłe, zaradne, gospodarne, którym urody poskąpił los.